Ja mówię może trudny, ale jeżeli zespół by realizował moje zadanie przed meczowym, gdzie realizował do 30 minuty, to wygrywaliśmy 2-0, mogło się skończyć 3-4-0. Niestety o 30 minuty, jak Mirek Kabata szedł, wdała się jakaś dziwna maraz w moim zespole. Graliśmy to samo, co Junior Zakrzów, czyli piła w przód, nie przytrzymywaliśmy, nie zgrywaliśmy i to były efekty temu, że wymienialiśmy się piłką raz jedna, raz druga i tu się zemściło strata bramki i no i do końca był mecz może ładny, ale dla kibiców zacięty. Dla mnie, uważam, nie, bo ten zespół powinien grać tak, jak 30 minut graliśmy. Jeżeli byśmy konsekwencje grali te 30 minut i później, to spokojnie o mecz nie moglibyśmy kibicem Stalów martwić, bo byśmy wygrali nie dwa, tylko więcej. No, tu trzeba pochwalić zespół doświadczony, jak również Marcina Sawę, który wszedł w drugiej połowie i miał dwie sytuacje i on tu od przodu przytrzymał, uderzył i widać było bojaźń w tyłach zespołu. Tu po to wchodzą ci zmiennicy, są, żeby weszli i grać. Ja myślę teraz, co mecz mam ból głowy, bo jest ta kadra dość szeroka i każdy chce się pokazać. I nie wykluczam, że na kamień, na dobry zespół można się spodziewać troszeczkę zmian. Nie, my cały czas mówimy, gramy dla kibiców, dużo chcemy strzelać bramek w tym, żeby kibice byli z nas zadowoleni. Jak się uda wygrać i być w czubie, to jest dobrze. Cały czas zakładamy, my się nie pozwalamy żadnymi awansami, my gramy dla kibiców, widowiskowo i to jest najważniejsze, żeby ściągnąć jak najwięcej kibiców na nasze mecze. Że ciągle nie mamy szczęścia, ciągle gdzieś ta liga nam ucieka w takich szczegółach, w takich drobiazgach. Mamy rzut wolny, który nam nie wpada, mamy sytuację do pustej bramki, która nam nie wpada, mamy takie momenty przestoju, gdzie tracimy bramki, takie bramki, których nie powinniśmy stracić i potem jak się dopiero musimy obudzić po tym, jak dostaniemy jakąś bramkę, jedną czy drugą. Tu jest problem, to nie jest ta klasa, to jest okręg, widać jakość zawodników drużyn przeciwnych, no to podobnie było z Nową Dębą, gdzie też w teorii mamy więcej sytuacji, nie strzelamy, no dzisiaj też to przecież wyglądało tak, że powinniśmy to przynajmniej, co najmniej zremisować, no nie udaje się, no gdzieś nam brakuje tego szczęścia, tej zimnej krwi, nie wiem, może to przyjdzie z czasem. Wydawało się, że wszystko jest dobrze, że wszystko wiemy, jak mamy grać, wydawało mi się, że chłopcy też wiedzą, jakaś straszna niefrasobliwość, bo te bramki takie, no naprawdę, no nie powinniśmy tych bramek stracić w taki sposób, bo wiemy, że tak nie możemy grać.